Otwarta antena ze mną wirtualnie, ale jednak w studiu. Jan Świtała, ratownik medyczny, pilanin, pracujący na co dzień we Wrocławiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. No to moje pierwsze pytanie trochę przekorne. Wymysł to czy spisek ten koronawirus? Ja myślę, że ten koronawirus to po prostu wirus, który zmutował i nowa choroba w historii ludzkości. I po prostu tak się zdarzyło, że to nasze pokolenie musi się z nią zmierzyć. No, nasi dziadkowie mieli problem z tyfusem wcześniej, z innymi chorobami zakaźnymi. No, koronawirus jest chorobą zakaźną naszych czasów. Nie widzę w tym ani żadnego spisku, ani żadnego układu, który chce przejąć władzę nad nami. Zdaje się, że w tej sytuacji od naszych dziadków i tak jesteśmy w dużo lepszym położeniu, prawda? Zdecydowanie tak. Jakby tu warto jest podkreślenia to, w jakich czasach przyszło nam żyć. Od rozpoznania tej choroby, czyli prawie że rok, cały świat zintensyfikował swoje wysiłki w tym kierunku, żeby jak najszybciej tę chorobę poznać, zbadać, znaleźć lekarstwo, szczepionkę, techniki leczenia, wyselekcjonować grupy potencjalnie najbardziej zarażonej, no i to się udaje. Więc w porównaniu z tym, co było lat temu 10, 15, 20 czy 100, przeskok jest niemożliwy do opisania. No a jednak zdarzają się takie sytuacje, jak chociażby ta przedstawiona w naszym materiale. Wiemy, że ten Pilski Marsz o Wolność to był jeden z wielu, które się wówczas w sobotę odbyły w całej Polsce. Tak naprawdę, czy jest to takie protestowanie dla idei, nie założę, bo nie? Czy te osoby wierzą w to rzeczywiście? Jak się panu wydaje? Czy jeżeli chodzi o to, co mi się wydaje, to my po prostu jako społeczeństwo po 89 roku mamy straszny problem w ogóle z nami samymi, z tym, jak chcemy, żebyśmy my jako państwo funkcjonowali. Z podporządkowaniem się. Dokładnie, jeżeli ktoś krzyczy o wolności, a jednocześnie nie rozumie, że jego wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się niebezpieczeństwo dla drugiego człowieka, no to jakie ten człowiek ma pojęcie o tej wolności? Jeżeli ci ludzie nie protestowali, kiedy dochodziło do, moim zdaniem, niekoniecznie legalnych zmian w prawie, w funkcjonowaniu sądów, w funkcjonowaniu armii, finansowaniu ochrony zdrowia, wtedy byli w domach i było ok, a teraz nagle ktoś robi coś dla nich, czyli wprowadza przepisy, które mają zminimalizować ryzyko, że oni będą przechodzić tą chorobę, krzyczą o zabieraniu im wolności. No niestety, ja wiem, że warto rozmawiać i warto edukować, ale ja prawdę mówiąc nie mam pomysłu, jak z nimi rozmawiać i o czym z nimi rozmawiać. W tym gronie znajduje się także tak naprawdę pański kolega po fachu, osoba, która tutaj w Pile zasłynęła ze swoich antykowidowych poglądów. Jak się pan z tym czuje, że osoba wykonująca na co dzień ten sam zawód tak skrajnie odmienne ma poglądy w tej kwestii? Mi osobiście jest przykro, ponieważ tak jak pani powiedziała, jesteśmy kolegami z branży. Tym bardziej jest mi przykro, że w związku z tym, że ratowników medycznych w Polsce jest niewielu, bo około 20 tysięcy, to tak naprawdę my się wszyscy znamy. Wystąpienie Dawida było szeroko komentowane w naszym gronie. Szybko też udało się go zlokalizować, wiemy gdzie pracuje. Okazało się, że jeżeli chodzi o te medyczne czynności, on jest bardzo kumatnym chłopakiem. No i jakby to jest pewien dysonans, bo ta sama medycyna daje nam wskazówki tego, jak postępować z pacjentem, który ma zawał, udar, złamanie otwarte. I ta sama medycyna, no bo nie ma medycyny alternatywnej, nie ma medycyny chińskiej, medycyna jest jedna. Ta sama medycyna mówi nam o tym, w jaki sposób mamy postępować teraz. To są te same sposoby badań, te same sposoby wyciągania wniosków. Jakby ja rozumiem, że on gdzieś tam może się z czymś nie zgadzać. Ja też mam wiele zastrzeżeń, chociażby do różnych zachowań ze strony Ministerstwa Zdrowia, szczególnie na początku. Niemniej jednak ja nie podważam tego, że cały świat ma teraz wielki problem. I jeżeli mój kolega z branży ma jakieś informacje, które pozwalają mu tak sądzić, no to dlaczego ich nie publikuje? Dlaczego policja jeszcze nie wszczęła śledztwa? Gdzie jest ABW? Jeżeli do rangi tak wielkiego problemu urasta założenie kawałka tkaniny na twarz, chociażby po to, żeby wyjść na dwór, tak, wyjść z domu na zakupy czy do pracy, to proszę powiedzieć, jak wygląda praca medyka, który przez kilka godzin czy kilkanaście jest na dyżurze? Jak pan pracuje? Jak jest pan chroniony? Nie wiem, maseczka, strój, jak to wygląda? Od początku pandemii, od marca, w moim szpitalu wprowadzono jednorazowe ubranie ochronne, czyli ja codziennie przychodząc do pracy pobieram takie papierowe spodnie i koszulkę. W zależności od tego, na jakim odcinku pracuję, czy to jest odcinek czerwony, czy to jest triaż dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie, czy sala obserwacyjna, czy mam przydział na tak zwane izolatki,
do tego dobieram dalsze to oporządzenie ochronne. Na pewno wszyscy pracujemy w maskach FFP3, to są te maski z najwyższym filtrem, czy najsilniejszym filtrem, więc jakby to jest uciążliwe. Jeżeli mam przydział na strefę, która zajmuje się pacjentami, którzy mają podejrzenia lub potwierdzonego COVID-a, no to za każdym razem, żeby do nich wejść, muszę ubrać się albo w cały ten kombinezon, czyli takie wodery, na to gumowy kombinezon, maska, druga maska, gogle, przyłbica, trzy pary rękawiczek, ewentualnie fartuch barierowy i też taka burka, gogle, przyłbica i tak dalej. Komfort pracy w tym ubraniu jest tragiczny, jakby te gogle bardzo szybko parują. Jeżeli mam na przykład pacjenta wstrząsowego, u którego podejrzewam COVID, muszę mu założyć szybko drugi wenflon, no to ja niestety nie czuję przez trzy warstwy rękawiczek tych żył, muszę się nakombinować, żeby ten wenflon założyć. Nie słychać wielu rzeczy, ciężko jest nam komunikować się z pacjentami, no ale się staramy. To, co zajmuje nam normalnie minutę w kombinezonie i w masce i w przyłbicy, zajmuje minut 5. Często gęsto sami się nie słyszymy, kiedy do siebie krzyczymy. No ale takie przyszły czasy, mimo wszystko wolę coś takiego i takie zabezpieczenia. Niż jak ci pacjenci to przechodzą? Bo mówi pan, że spotyka pan tych pacjentów w swojej pracy. Abstrahując tak od tych innych schorzeń, które mają, to jak ten COVID wpływa na nich? Ja nie pracuję w szpitalu zakaźnym, tylko w centrum urazowym, czyli jakby do mnie trafiają pacjenci z całego województwa. Mogę tak ująć, że w najgorszym stanie. My traktujemy wszystkich jako podejrzanych o COVID, robimy im testy, jeżeli ten test będzie potwierdzony, wtedy odsyłamy ich do szpitala docelowego. Natomiast zdarza się, że rzeczywiście pracujemy u pacjentów, którzy tego COVID-a mają. Różnie. Są pacjenci, którzy naprawdę przechodzą tą chorobę jako grypę albo cięższą grypę. Mój szwagier też on tak przechodził. Natomiast sam miałem pacjenta, który w ciągu 6 godzin od przywiezienia go do szpitala, gdzie on był w pełnym kontakcie słowno-logicznym, miał lekką zadyszkę i kaszel. W ciągu 6 godzin trzeba było go zaintubować, bo poziom natlenowania krwi spadł poniżej tego pułapu krytycznego. Pojawiły się problemy z oddychaniem, z wymianą gazową. Zaintubowaliśmy go. On się jeszcze w międzyczasie zatrzymał, jakby serce stanęło, został zresuscytowany. Trafił do jakby covidowy ojom i po 6 godzinach zmarł. Więc jakby 12 godzin zajęło ten proces agonii. Jakby ja wcześniej czegoś takiego nigdy nie widziałem. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym tak naprawdę powinniśmy zakończyć naszą rozmowę, bo nie wiem teraz, czy stać mnie na lepszą puentę niż to, co pan powiedział. Jan Świtała, ratownik medyczny, Pilanie z Wrocławia. Dziękuję panu bardzo za naszą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Miłego wieczoru wszystkim życzę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.